Siemano, siemano, Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj sobie pogadamy o pewnej piździe dzieciowej, zwanej Rodneyem albo rolnikiem szuka żony. Dokładnie tak. Zastanowimy się dzisiaj, czemu tak właściwie z nim jest, czemu jest taki pierdłowaty, dlaczego on stąd się zakochuje i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie od samego początku, gdy Rodney został przydzielony do drużyny Kinosajek, że od razu podkochiła się w każdej dziewczynie drużynie, między nimi Jasmine, Amy, Sammy, a nawet Scarlett. Praktycznie mogę powiedzieć od razu, że to był taki typowy poeta, człowiek, który chce mieć miłość, ale nie umie zagadać do dziewczyny. Miał z tym po prostu problem przez swoją nieśmiałość i nie wiedział, jak podejść do tematu. Ale to mniejsza, bo każdy z nas może mieć taki problem, więc tutaj nie mam się jeszcze co przyczepić. Ale najgorszym problemem Rodneya nie było to, że chciał mieć dziewczynę, tylko najgorszym problemem Rodneya było to, że chciał chodzić z każdą dziewczyną, której się zakochał naraz. I tutaj takie pytanie moje. Rodney widać, że nie jest stabilny uczuciowo, to na pewno. A przede wszystkim mogę stwierdzić fakt, że Rodney ma z tym bardzo duży problem, że każda dziewczyna, która na niego spojrzała w drużynie na tle tych 4 odcinków, w których się pojawił w swojej drużynie, było widać, że każda mu się podoba. I jak przychodziło co do czego, jeśli chodzi o wybór, z kim on chce być, w sensie jak miał sam sobie wybrać, nie to, że tam ktoś z nim chciał chodzić, bo niestety te uczucia, jakie on darzył dziewczynom, dziewczyny miały to gdzieś. Dosłownie miały to gdzieś, było im to obojętne, że Rodney je kocha. No, jak przychodziło co do czego, to Rodney zawsze się jąkał, nie wiedział co powiedzieć i w rezultacie też zawalał wyzwania, ponieważ zamiast skupiać się na grze, no to zawalał wyzwania ze względu na to, że jest miłościwoholikiem, nie wiem jak to nawet nazwać, albo miłośnikiem, nie wiem, albo po prostu jest zbyt poetycki, nie wiem, szukam tutaj dobrego słowa, ale nie mogę tutaj znaleźć, więc powiedziałem to słowo, jakie powiedziałem, więc tutaj was tutaj za to was przepraszam serdecznie, ale patrząc na to, no Rodney nie nadaje się do konkurencji, ponieważ no ma problemy natury, nie wiem tutaj, że pewnie czuje się taki niedoceniony w społeczeństwie i nie wiem, czymś to jest może spowodowane, ale ciężko mi powiedzieć czym, więc tutaj określenie, że jest pizzą życiową, poniekąd pasuje z tego powodu, że nie to, że ja go tutaj gdybię, że tak się zachowuje, a nie inaczej, nie dlatego, tylko że jest strasznie niezdecydowany, nie umie ocenić co chce robić, jak się zająć danym tematem i błądzi facet, błądzi i przez te błądzenie zawalił wyzwanie Prawda albo Panika w 4 odcinku, gdzie poraził proti jego całą drużynę i przez to praktycznie wyleciał. Dosłownie tak niestety było, no cóż. Widać, że chłop, to można powiedzieć, jest mocno rozdarty emocjonalnie, pod względem miłosnym jak kurwa i nie tylko i to jest takie... Co ja mogę wam dużo powiedzieć, to jest trochę takie z jednej strony zabawne, bo fajnie się to oglądało, a z drugiej strony trochę i wkurzało i dlatego też się pojawiły te określenia na Rodneya rolnik szuka żony, czy to pizda życiowa, no bo poniekąd te określenia do niego pasują ze względu patrząc na to, jak on się zachowywał w danym odcinku i nie to, że ktoś go tutaj gnębi, że to jest najgorsza postać jakaś w uniwersum totalnej porażki, bo takową nie jest. Ale jest taką postacią, która ciężko jest polubić ze względu na to, że nie wykazała się zbytnio to raz, a dwa. Te momenty, gdzie on się zakochiwał w każdej dziewczynie, w każdej lasce w programie, no to było po prostu komiczne. I może powiedzieć, temat był taki wręcz po czasie, może był nawet komiczny przez parę tam pierwszych minut na jego bycia na ekranie w danym odcinku, ale potem to jest nużące było i wręcz... Co tu mogę dużo dodać? Denerwujące, no. Mi się to akurat nie podobało, ludziska. Ja uważam, że to było takie, no, średnie najeżdża ten motyw z miłością, bo w sumie cały ten sezon, czyli Wyspa Paki, to jest takie chodzące love story. Mamy tutaj
Dave'a i Sky, mamy Shona i Jasmine. Tylko że akurat Shona i Jasmine to akurat jest jedyny normalny, powiedzmy, związek w tym, można powiedzieć, sezonie. Mamy Maxa i Scarlett poniekąd. Przepraszam, że tak powiedziałem w sumie. No i mamy Rodneya, który szuka żony, no. No, wiecie, jak to mniej więcej wygląda. No i dlatego takie stwierdzenie padło, że no, pizda życiowa. Nie z tego powodu, że to jest jakiś, wiecie, chodzący nieudacznik, tylko że ze względu na wgląd jego charakter, że nie umie się zdecydować i stanąć po konkretnej stronie, co chce zrobić, i dlatego tak powiedziałem, więc tutaj interpretacje tego, co powiedziałem, pozostają wam. Co wy na ten temat sądzicie, napiszcie mi w komentarzu i oczywiście zapraszam was do dyskusji i życzę wam wszystkiego dobrego i zapraszam do kolejnych materiałów na Totalnych Dramaturgach. Do zobaczenia i cześć, siemano.